Dobry wieczór Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej ogłoszeniu szerokiej kadry reprezentacji Polski na turniej UEFA Euro 2012. Ze mną obecni są selekcjoner reprezentacji Polski, pan trener Franciszek Smuda. Witamy bardzo serdecznie. I dyrektor reprezentacji Polski do spraw organizacyjno-sportowych, Konrad Paśniewski. Dobry wieczór. Poprosimy selekcjonera na samym początku o przedstawienie, jeszcze raz przypomnienie szerokiej kadry reprezentacji Polski, 26 nazwisk, a później o podanie 7 nazwisk zawodników, którzy znaleźli się na liście rezerwowej, którzy również otrzymają powołania do klubów. Poprosimy panie trenerze bardzo serdecznie. To zaczniemy od bramkarzy. Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Przemysław Tytoń, Sebastian Bönisz, Kamil Glik, Marcin Kamiński, Tomasz Jodłowiec, Damian Perkis, Łukasz Piszczek, Marcin Wasilewski, Jakub Wawrzyniak, Grzegorz Wojtkowiak. To obrońcy i teraz pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Dariusz Dudka, Kamil Grosicki, Adam Matuszczyk, Adrian Jerzyjewski, Rafał Murawski, Ludowik Obraniak, Eugen Polański, Maciej Rybus, Rafał Wolski. Napastnicy: Paweł Brożek, Michał Kucharczyk, Robert Lewandowski, Artur Sobiech. No i teraz ci zawodnicy, którzy są na liście rezerwowych: Grzegorz Sandomierski, Arkadiusz Głowacki, Marcin Komorowski, Ariel Borysiuk, Arkadiusz Piech, Michał Żyro i Ireneusz Jeleń. Dziękujemy bardzo, panie trenerze, i poprosimy o zadawanie pytań. Proszę bardzo. Mateusz Święcicki, telewizja Orange Sport. Panie trenerze, co oznacza, że ci piłkarze, którzy zostali na tak zwanej liście rezerwowej, oni, nie wiem, mają się szykować na Euro, oni zostaną przez pana powołani na przykład podczas grupowania w Austrii, oni w każdej chwili mogą wrócić? Jeżeli ktoś jest na liście rezerwowych, to wiadomo, że musi do 8 czerwca być przygotowany, że w każdej chwili będzie powołany. Jeszcze jedno pytanie. Którzy piłkarze, że tak powiem, znaleźli się tuż poza listą? Może pan wymienić nazwiska? Ja myślę, że to raczej są wszyscy, na których liczyłem. Szymon Borczuk, Telewizja Polska. Panie trenerze, nad którym nazwiskiem się pan najdłużej zastanawiał, przy którym się pan najbardziej wahał? Najbardziej zastanawiałem się nad wyborem obrońców i napastników. Jeżeli chodzi o pomocników, tutaj najmniej problemów było. Ja chcę dodać jeszcze, że ja tych piłkarzy przez 2,5 roku, można powiedzieć, dobrze przetestowałem, poznałem. Wiele z nich trenowałem w klubach przez parę lat, także tutaj nie było dużego problemu. Najważniejsze jest teraz, że my na tych zgrupowaniach, które mamy, oczywiście jest problem, bo nie mamy od początku wszystkich, ale nie tylko my ten problem mamy, inne kraje też mają. To jest największy problem, że nie można ich optymalnie wszystkich przygotować, ale staraliśmy się jakoś z wszystkimi piłkarzami, których przeczytałem, porozumieć od początku, żeby oni w klubach już zadbali o swoją formę, żebyśmy nie musieli, jak to czasami się mówi, zajeżdżać tych zawodników, a skoncentrujemy się na tym, jak na każdym zgrupowaniu, co nam było najbardziej potrzebne, czyli założenia taktyczne. Michał Kołodziejczyk, Rzeczpospolita. Panie trenerze, w Austrii będzie pan miał pierwszy raz piłkarzy, tak jak narzekał pan, że nigdy nie ma ich do dyspozycji, 2 tygodnie.
jak patrzę na te nazwiska, to Benisz, Matuszczyk, Sobiech, Brożek, to są piłkarze, którzy mało grali w klubach w tym sezonie. Da się ich wyprowadzić? Co się da zrobić na takim zgrupowaniu? Od razu powiem na temat Brożka, więc tutaj też, tak jak tutaj kolega już pytał, na czym się zastanawiałem, Brożek był takim zawodnikiem, no ilekroć myśmy go powoływali, oprócz jednego meczu, gdzie mnie naprawdę zawiódł, to był mecz z Gruzją, no ten mecz mu wyjątkowo nie wyszedł. Natomiast wszystkie inne spotkania, jakie rozgrywaliśmy, to zawsze strzelił bramkę, czy dał dobrą zmianę, także to jest zawodnik doświadczony i właśnie mogą być takie chwile, że na tym doświadczeniu, z takiego doświadczenia musimy skorzystać. Dziękuję, proszę bardzo. Michał Gąsiarowski, Radiowa Trójka, tutaj selekcjonerze. Jakby pan mógł powiedzieć, zdradzić trochę, jak długo powstawała ta lista, nad iloma nazwiskami pan się wahał najbardziej, no bo są takie, które wiadomo, że wpisał pan z automatu. Ja nigdy, powołując kadrę, nie pisałem czegoś z automatu, ani z prasy, ani z telewizji. Chyba wszyscy, jak tutaj jesteście, wiecie, że co tydzień, można powiedzieć, każdy weekend, gdzie tylko można było pojechać i zobaczyć naszych piłkarzy, to robiłem, dlatego tutaj nie ma żadnego automatu. Dziękuję, proszę bardzo. Marcin Fedek, Polsat Sport. Dzień dobry, panie trenerze, właściwie dobry wieczór. Tak, patrzę na te nazwiska, jeżeli chodzi o napastników i się zastanawiam, co przekonało pana do Sobiecha, bo w sumie 11 meczów w Bundeslidze, a nie jednego meczu w podstawowym składzie. No i tak naprawdę patrzę też na Kucharczyka, który ma, powiedzmy, kłopoty, tak jak cała Legia, pod presją z mistrzostwem Polski. To tak jak już przerwie pan. Ja wybierałem zawodników z przyszłością, żeby ta reprezentacja nie była na Euro 2012 i na tym się kończy, tylko tu są zawodnicy wiekowo, można powiedzieć, jeszcze do grania. Jest ich tu bardzo dużo, więc powołałem właśnie Sobiecha. Dobrze, a czemu Michał Kucharczyk? Michał Kucharczyk przed kontuzją, Legia, kiedy grała w Pucharach Europejskich, grał bardzo dobre spotkania, strzelał bramki. Po tej kontuzji również, wiadomo, wszyscy widzimy, dochodził do siebie i uważam, że to jest zawodnik taki, że można wykorzystać go i jako napastnika, i pomocnika, także jest uniwersalny. Dziękuję bardzo, proszę. Szymon. Jeżeli można, panie trenerze, dwa pytania. Najgorętsze być może nazwisko, Rafał Wolski. Jak jego szanse pan ocenia na już znalezienie się w tej ostatecznej kadrze? I drugie pytanie, troszeczkę już spoza sportu. Jak pan się czuł podczas swojego scenicznego występu? Tamto się lepiej czułem niż teraz, tu przed wami. Ja powiem tak, że Rafał Wolski, jeździliśmy przez wszystkie spotkania, jakie on rozgrywał w Legii, zawsze ktoś z nas ze sztabu był. Więc ten zawodnik mi się podobał pod względem technicznym, gra kombinacyjnie, potrafi kombinacyjną piłkę grać i potrafi indywidualnie zrobić akcję, po której strzela bramki. Dziękuję. Proszę. Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, dwa krótkie pytania. Pierwsze, kiedy dokładnie po powrocie z Austrii skreśli pan tę trójkę jeszcze, którą trzeba skreślić? Po pierwsze i po drugie, czy zawodnicy już wiedzą o tych powołaniach? Jak to było? Czy pan do nich dzwonił, czy otrzymali już powołania, czy telewizję oglądali? Wie pan, byli tacy zawodnicy, którzy już wcześniej mogli czuć, że będą powołani, ci, którzy przede wszystkim na każdym spotkaniu dawali siebie wszystko, ci, którzy naprawdę byli zdyscyplinowani, którzy, można powiedzieć, byli prawdziwymi profesjonalistami, także ci na pewno wiedzieli, że będą powołani, a ci, którzy nie byli powołani, no to dostali dzisiaj zaproszenia do klubów, bo musieliśmy do klubów te zaproszenia wysłać. Tą trójkę ogłaszamy 27.
do 28. Nie, w Austrii po ostatnim treningu ogłaszamy tą kadrę 23. Dziękuję. Ale jeszcze mamy możliwości takie, że jeżeli by ktoś doznał kontuzji, to do 8 możemy jeszcze powołać zawodnika. Rafał Romaniuk, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Bo te nazwiska w zasadzie nie budzą wątpliwości, które pan podał. Poza jednym Arkadiusz Głowacki, bo to piłkarz, na którego pan długo stawiał i teraz go nie ma. Znaczy jest na liście rezerwowych. Arek naprawdę jest no, super zawodnikiem pod względem podejścia do swojej pracy. Pod każdym względem daje siebie wszystko, ale jeden minus ma, że nie wiadomo w jakim momencie Arek jest, łapie kontuzję. I dlatego mnie jego osobiście jest bardzo, bardzo szkoda. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie trenerze, mam jedno pytanie jeszcze dotyczące obrońców, bo tak tutaj jestem. Tak się składa, że prawdopodobnie 27 maja Kamil Glik będzie wolny, bo on powiedział, że walczą z Torino do końca o awans i być może trener nie puści go 27 maja, bo nie mają pewnego awansu do Serie A. Czy nie zastanawiał się pan, albo czy jeszcze jest taka furtka, aby ewentualnie, jeśli Torino będzie walczyć o awans i Glika nie będzie do 27, żeby zamiast jego powołać kogoś, na przykład Głowackiego, do drużyny? Nie myślę tak daleko. Kamil jest powołany na dzień dzisiejszy i myślę, że Torino wywalczy sobie wcześniej awans. Niewiele punktów brakuje im i dojedzie do nas w Austrii. Izaka Prawiak, Przegląd Sportowy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam zapytać jeszcze o Artura Sobiecha, bo już trochę pan mówił na jego temat, ale nie chodzi mi o sam fakt powołania dla Artura, tylko co sprawiło, że teraz pan uznał, że Artur będzie panu potrzebny w tej kadrze na Euro, bo chyba z tego co pamiętam, to po raz ostatni Artur zagrał pana 2 lata temu, w czerwcu 2010 roku, w 3 meczach łącznie chyba 30 minut. To co się teraz zmieniło? Proszę panią, teraz się to zmieniło, że ten chłopak trenuje przez ostatnie miesiące, czy już będzie niebawem rok czasu, w dobrym zespole. Mam częsty kontakt z jego trenerem, również z jego trenerem do przygotowania fizycznego i jeżeli pani śledzi jego, to obojętnie, czy on wchodzi na 30 minut, czy na 20, czy na 10 minut, ten chłopak daje z siebie wszystko i jest niebezpieczny. Można powiedzieć, dał przepustkę do następnej rundy w walce z FC Bridge, tak? Strzelił bramkę i na nim była również był karny. Także byłem na niejednym meczu w Bundeslidze, gdzie wszedł i strzelił bramkę. Także ja w tego chłopaka wierzę i to jest chłopak, który też ma przyszłość. Dziękuję bardzo. Proszę. Dzień dobry panie trenerze, tutaj Damian Simonard, francuska agencja prasowa Agence France Presse. Chciałbym się pana trenera zapytać, jak pan ocenia tą kadrę na to Euro i czy jest jakaś wyjątkowa presja, bo jak patrząc trochę na ostatnie mistrzostwa Europy, świata, Polska odpadała w grupie, źle startując może i lepiej kończąc. Czy fakt, że tutaj to Euro jest w Polsce, że jesteście gospodarzami, czy jest jakaś dodatkowa presja, zwłaszcza, że wszyscy mówią, że no, jak Polska na przykład wygra to Euro, pan będzie bohaterem, a jeżeli nie wyjdą z takiej łatwej, w cudzysłowie, grupie, to będzie dramat. Czy jest taka dodatkowa presja i jak pan ocenia tą kadrę na to Euro? Jakie są jej szanse? Na pewno jest presja i musi być ta presja, obojętnie, czy by to było to Euro w naszym kraju, czy w innym kraju. Każdy kibic wymaga od tego zespołu, ja też wymagam od tego zespołu. My z tą presją na pewno damy sobie radę, zresztą wielu zawodników z tej kadry gra już w zespołach, które również grają w pucharach europejskich, tak jak Dortmund, co mecz jest 80 tysięcy, tam jest też presja, ciśnienie, oni dawają sobie radę, także ja o to się nie boję. A jeżeli chodzi o bohatera, czy my
będziemy, zdobędziemy, tak jak pan powiedział, Mistrzostwo Europy, to na pewno pierwszym bohaterem będą zawodnicy, a na końcu ja. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Stanisław Skrzydelski z agencji Reutera. Jak według pana daleko możemy zajść na tym turnieju? Jaka przyszłość przed tymi młodymi chłopakami w następnych turniejach? Bo w końcu kadra jest dosyć młoda, jeżeli patrząc na średnią wieku. Ja myślę i sądzę, że tak będzie, że każdy turniej kreuje gwiazdy. I być może ten turniej wykreuje w naszym zespole dwóch, trzech, czterech piłkarzy. Jestem przekonany, że tak będzie. Nasz cel jest wyjścia z grupy, ja to powtarzam bez przerwy. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie wyjść, ale ta grupa jest, można się pomylić na tej grupie. Rosjanie analizowaliśmy przez ostatnie miesiące, co tydzień, po dwa dni, te wszystkie zespoły. Rosjanie naprawdę mają wyśmienitych piłkarzy w swoim zespole. Również Grecy, to też dobry zespół. Także jeżeli mogę tak się określić, to Rosjanie są faworytami w naszej grupie. Ale tak jak kibice mówią, gramy u siebie i musimy dać siebie wszystko, żeby z tej grupy wyjść i to będzie sukcesem dla tych chłopaków. Dziękuję bardzo. Trzeba jeszcze podkreślić, że ten zespół, nie mogę teraz powiedzieć na szybko, ilu już w dużych turniejach z tego zespołu grało, ale myślę, że dwóch, trzech, więcej nie. I to jest zespół, który dopiero musi ten turniej przeżyć, a w następnym na pewno będzie miał dużo, dużo łatwiej. Proszę. Panie trenerze, Wojciech Szaniawski, magazyn Forfortu. Ja mam dwa pytania. Pierwsze to takie, czy bierze pan pod uwagę wzięcie jakichś ekspertów jeszcze na najbliższe zgrupowania, mam tu na myśli byłych piłkarzy, którzy nie są w sztabie reprezentacji, bo słyszałem, że na przykład jest taka możliwość, że pan zaprosi na to zgrupowanie Jerzego Dudka. Wie pan, my planujemy różne niespodzianki, ale nie chciałbym tutaj za wcześnie cokolwiek powiedzieć, poczekajmy, my zrobimy to sami na zgrupowaniu. I mam drugie pytanie, bo mówił pan o tym, że w kadrze będą grali piłkarze, którzy regularnie grają w swoich klubach, a patrząc na zestawienie bramkarzy, mamy na przykład Łukasza Fabiańskiego, który w tym sezonie rozegrał 6 spotkań, a nie ma Tomasza Kuszczaka, który rozegrał ich 13 przez ostatnie 2 miesiące. Jak pan może uzasadnić brak Kuszczaka? Ja podjąłem taką decyzję, ja nie zmienię tej decyzji. Dobry wieczór, panie trenerze. Kamil Rutkowski, Radio Tok FM. Ja mam takie pytanie niezwiązane może bezpośrednio z kadrą, bo dzisiaj poznaliśmy przebój biało-czerwony. Chciałem zapytać, czy panu się podoba, czy nie? O, tu była niespodzianka. Liczyłem, że Liber wygra. Ale na koniec posłuchałem jeszcze raz i uważam, że też ciekawa. Proszę, Szymon Borczuk. Panie trenerze, zakończył się kolejny bardzo ważny etap na tej drodze do Euro 2012. Co pan dzisiaj czuje? Czuję, że już coraz bliżej zbliża się pierwszy gwizdek naszego meczu z Grecją i zaczynam już sam przeżywać, ponieważ bez przerwy wiele myśli przechodzi mi przez głowę, a przede wszystkim ciągle, można powiedzieć, modlę się, żeby tylko nie było żadnych kontuzji, bo wiadomo, że w obecnych czasie nie mamy za dużo tych zawodników na miarę reprezentacji. Nie ma. I dlatego chciałbym, żeby wszyscy byli zdrowi i wszyscy zdrowi przyjechali na zgrupowanie. Dziękuję. Proszę, ostatnie pytanie. Panie trenerze, Marcin Fiatek, Polsat Sport, jeszcze raz. Zapytam jeszcze raz o Tomka Kuszczaka, bo powiedział trener, że nie zmienia decyzji, natomiast pytanie, co się stało, że w ogóle nie był brany pod uwagę, bo rzeczywiście ostatnio gra i pytanie, czy za późno zmienił klub, to jest jedno i czy nie wiem, może nie pasuje charakterologicznie, to jest jedno pytanie. A drugie, z tych nazwisk, które widzę, brakuje mi Sebastiana Mille, z którego był pan zadowolony w grudniu na zgrupowaniu, był na Portugalii, teraz w ogóle go nie ma nawet wśród rezerwowych, a strzelał bramki w tej rundzie. Zacznę od tego ostatniego. Rzeczywiście byłem zadowolony na zgrupowaniu Sebastiana Mille na zgrupowaniu w Turcji, natomiast w tej chwili jest
w bardzo złej formie. Zresztą on to sam powtarza. Jest na dodatek kontuzjowany, dlatego go tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o Kuszczaka, jeżeli ktoś przez 5 lat nie gra i w ostatnich 2 miesiącach czy 3 miesiącach przechodzi, żeby grać w reprezentacji, no to byłem zmuszony podjąć takie decyzje, ponieważ tych zawodników, których tutaj wyczytałem, tych bramkarzy, ja przeanalizowaliśmy bardzo dobrze ich i oni, można powiedzieć, nas nigdy nie zawodzili.